dzisiaj porażka 6-0. Przed meczem można było się tego spodziewać, prawda? No tak, no nie byliśmy tu faworytem. Chcieliśmy pokazać wszystkim kibicom, że gramy do końca. No i wynik 6-0 to pokazuje, bo mogliśmy przegrać naprawdę więcej, ale drużyna pokazała, że ma charakter i teraz czekamy tylko, co się rozwiąże z sponsorami, pieniędzmi i może w przyszłym sezonie wystartujemy znowu. No to już tylko, to nie nasza zależy, ale my chcieliśmy pokazać kibicom, że będziemy grać za klub. Po to tu jesteśmy i to chyba udowodniliśmy. No właśnie, można powiedzieć, że nareszcie sezon się skończył, ale problemy klubu się nie skończyły. Widać jakieś perspektywy? To raczej pytanie do mnie, ja się tym nie zajmuję. No, nam tylko informują, jak już coś będzie dobrego, to nas poinformują, ale na razie jaka jest sytuacja, my nie wiemy. Naprawdę na ten moment nic nie wiemy. Czy ten protest jakiś efekt przyniósł? Pojawiły się jakieś informacje nowe? No pojawiły się informacje sponsorów z holdingiem, ale to naprawdę mówię, to nie jest dla nas pytanie. No my mieliśmy informację, że holding jest blisko utrzymania z nami umowy, a ten protest był po to, żebyśmy pokazali, że mamy jaja i też nie gramy za darmo, tak? Chcemy grać do tego klubu, ale musimy też mieć na życie. Dzisiaj Sanok wygrał 6-0, całą rywalizację 3-0. Jak oceniasz ten mecz? Jak oceniam ten mecz? Ostatni jest... No tak, jest trudno ocenić taki mecz, kiedy właśnie gramy przeciwko 12 albo 13 zawodnikom. Chłopakom jest bardzo trudno się zmobilizować na ten mecz i tak ten mecz też wygląda. Ale nie był za bardzo dobry poziom. Teraz przed Wami mecz z Jastrzębiem. Jakie macie szanse z nimi? Myślę, że na razie są szanse 50-50, ale postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać tego. W GKS-ie grałeś wcześniej, zanim poszedłeś do Sanoka. Mógłbyś porównać oba kluby, atmosferę w drużynie, organizacyjnie, jak to wygląda? Nie mogę porównać organizacyjnie, bo to jest inna liga, zupełnie coś innego. Mogę porównać atmosferę. Atmosfera była bardzo dobra w obu drużynach. Na to, co się działo tutaj w Katowicach, to trzymaliśmy wszyscy razem i była bardzo dobra drużyna. Ale niestety nie można się trzymać cały czas tak za nic. No tak mówię, niespodzianki, krótko niespodzianki nie było. Myślę, że w dzisiejszym meczu mieliśmy w miarę kompletny skład. To był gdzieś nasz najlepszy na pewno mecz z tych wszystkich trzech. Widać było w tych, mieliśmy sytuację, brakło skuteczności, ale ta skuteczność też jest gdzieś tam konsekwencją tej braku siły, braku tej koncentracji w tych sytuacjach podbramkowych. No i szkoda dzisiaj tych przewag, tych sytuacji, które mieliśmy, bo zasłużyliśmy na jedną, dwie brameczki, na pewno sprawić radość kibicom, którzy przyszli nas pożegnać w tym ostatnim meczu sezonu. Podziękowania dla wszystkich, dla całej drużyny, bo naprawdę miała ciężki sezon i psychicznie, i fizycznie, i naprawdę chłopcy zostawili dużo zdrowia, dużo serca. Podziękowania dla całej drużyny i dla nieobecnych, dla Sanoka. Życzę im powodzenia w dalszej części sezonu. Wszystko, dziękuję też Państwu za obecność na meczach. Myślę, że zobaczymy się w następnym sezonie z drużyną, niekoniecznie ze mną, ale myślę, że z drużyną.